dobry kochani, dzisiaj mamy piątek, 26 maja, Dzień Matki. Wszystkim mamom wszystkiego najlepszego z okazji święta. Mojej mamie najbardziej. I teściowej, która też jest moją mamą. Dzisiaj mamy piątek, a jak mówię, zostaję tutaj na tej plaży, którą wczoraj pokazywałem, gdzie się kąpałem, bo dzisiaj jest w miarę ładna pogoda. A jakieś takie czuję zmęczenie wewnętrzne, muszę odpocząć. Skomplikował się temat mojego powrotu do kraju, bo okazało się, że w Holandii jest święto, zielone świątki i kierowców na razie nie ma. Nie wiem, kiedy ktoś po mnie przyjedzie, czy w poniedziałek, czy we wtorek, nie mam pojęcia. Trochę mnie to martwi, bo za tydzień muszę iść do pracy. Jeszcze chciałbym w domu posiedzieć trochę z Marzenką. Ja nie wiem, czy coś zdołam jeszcze ponagrywać, bo coś kamera mi się pieprzy. W każdym razie mamy dzisiaj 27 maja. Jadę w kierunku Walencji przez Elche. Nie wiem, ile jeszcze uda mi się na tą kamerę nagrać, bo się złom coś psuje. Będziemy szukać transportu z Marzenką do Polski, bo nie wiem, czy Radek coś załatwi, bo tam jakieś święto w Holandii jest i tak dalej. Wjeżdżam do Elche. Jadę zobaczyć gaj palmowy. Nie wiem, ile tą kamerą jeszcze mi się uda nagrać, ale teraz wjeżdżam do Elche, do parku. Jakiś park palmowy czy gaj palmowy. W ostatniej chwili nagrywania tą kamerką, bo pierwszy się strasznie wyładuje, bateria też jako gorąca. Wszystko bateria traci prąd. Także resztę będę chyba nagrywał telefonem. Nie wiem, czy z tego wyjdzie, ale chyba tak będę musiał zrobić. To już ostatnie dni, jeszcze 2-3 dni, że muszę nagrywać telefonem, bo kamerka się trafi. Na razie jest to jeszcze w Elche, czekam, aby mi się podładuje jeszcze powerbank i jadę za chwilę. Jestem w Elche, porozmawiałem chwilę z Jurkiem i z Bronią. Jurek jest z drogi, ściągnął, że tak powiem. Spotkaliśmy się na drodze, zaprosił mnie na kawę. Dobra, teraz filmiki będę nagrywał telefonem, nie wiem, czy to z tego wyjdzie, bo mi się kamera zrypała całkowicie, ale coś z tego może mi się uda ustulać, choćby z telefonu. Jadę z tego KFC, jadę przez park palmowy, gaj jakiś palmowy tutaj w Elche i jadę w kierunku Walencji wyjeżdżać. Na razie. Jakaś blokada na drodze policyjna. Szukają. Mam nadzieję, że nie mnie. Nie wiem, to z innej strony. Teraz wjechałem na drogę CV84. Kierunek ASP. Do miasteczka Aspe. To
tutaj zrobię szybkie zakupy. Szybkie zakupy i wyjeżdżam stąd i będę w jakichś 10 czy 15 kilometrach szukał miejsca na nocleg. Bazylika w mieście Aspe. Z drugiej strony. Chciałem wejść do środka, ale akurat jest ślub. I tak bym mnie nie zobaczył i tak nie będę przeszkadzał w ceremonii. Jadę dalej, jadę do tej Mercadony. Jutro przez te góry będę chyba się przebijał. Bo dzisiaj już nie, bo już dochodzi godzina 19:30, muszę poszukać czegoś do spania. Na górze to sanktuarium Marii Magdaleny. I teraz kurde, gdzie ja znajdę jakiś nocleg? Dobra, jest godzina 20. Rozbiłem się w takim miejscu. Nawet nie wiem, co to jest. To jakiś teren. Teren niby ogrodzony, ale tam jest pustostan, tu jest jakiś dom u góry, a tu jest zaraz ulica, bo mapy Google mnie tak wyprowadziły i to było jedyne takie miejsce, musiałbym się wracać jeszcze na 7 km, a zaczęło lać i w dupie mam. Rozbijam się tutaj, znaczy już się rozbiłem, włażę do namiotu, krzywo porozbijane, znaczy ponaciągany ten tropik. Ale następną rzeczą, jaką muszę zmienić, to namiot. Namiot i kamerę. Te dwie rzeczy. Dzień dobry wszystkim, dziś niedziela, 9:12, 28 chyba, no, 28 maja, opuszczam te krzaczory, nie za fajnie tu było, tamta butelka to nie moja, nie za fajnie tu było, ponieważ tu w tym pustostanie, albo za nim, całą noc pies dziubdar tak szczekał, chyba do 4 nad ranem, rano się uspokoił, ale samochody zaś tu i tą ulicą jeździły jak zwariowane, nie wiem co to w ogóle. O, jeszcze petardy jakieś też tak, bo całą noc, także się nie wyspałem prawie w ogóle, no ale nic, zwijam się, jadę, podejdę pod ten kościółek tutaj na górkę, no, ponoć jest ładny, zobaczę, no i potem muszę się wrócić 3 km na właściwą drogę w kierunku Walencji. Nagrywam z telefonu, bo kamera się zrypała. Na razie. Jeszcze kawałeczek mam pod tą górkę. Tak to wygląda. Z daleka. Jest to sanktuarium Świętej Magdaleny. Na tej górce. Wyjechałem tutaj. To jest ponoć wzorowane na pomyśle, czy na projektach Gaudiego.
projekt tego kościółka przygotował lokalny inżynier José Sala, inspirując się dziełami Gaudiego. Budowę kościółka rozpoczęto w 1918 roku, a skończono go dopiero w 1946 roku. Sanktuarium Świętej Marii Magdaleny kryje w swoim wnętrzu jedyne na świecie organy wykonane z marmuru. Marmur ten pochodzi z okolic Nowendy. W obecnej chwili tam znajduje się niewielka część tych organów. Lokalni mieszkańcy prowadzą zbiórkę na dokończenie tego dzieła, czyli zamontowanie całości instrumentu. Całe organy będą zamontowane 11 metrów nad posadzką i będą się składały z 704 piszczałek. Będą ważyły około 40 ton. Zamek Petrer. Akwedukt. Dawno nie padało. Znowu zaczęło się pić teraz. Jeszcze chwilę się wstrzymam z założeniem kurtki, bo tak dopiero delikatnie pada. Kolejny zamek na skalę. No i deszczu przestał padać, zrobiło się nawet całkiem przyjemnie. Ciepło jest. Na razie jadę cały czas tą główną drogą. To niby autostrada, droga szybkiego ruchu, ale nie ma zakazu jazdy rowerem. Nawet policja stała, tam kogoś kontrolowali. Kiwnęli głową tylko na powitanie. Czyli można, przed chwilą też jechali, nie zatrzymali się, czyli wolno. Wyjechałem na jakiś płaskowyż, to jest około 500 metrów nad poziomem. No i tak sobie jadę tymi szczytami teraz. Wjeżdżam do tunelu de Villeneuve, 720 metrów. No i kolejny jakiś zamek na skalę. Na górze, no bo gdzieżby inaczej. Komu tam się chciało te kamulce tam wnosić? Ja już wyjeżdżam z tego tunelu. Dobrze oświetlone. Z poboczem, także spoko. No tylko ten hałas, wiadomo. Przed chwilą spotkałem Polaków, znaczy oni mnie spotkali, Piotrka i Krzyśka. Krzysiek jest z Sosnowca. Porozmawiałem z nimi chwilę, jechali do Akademii Tenisowej i tyle co odjechali, kapeć, kurde. Dali mi wodę chłopaki i pojechali. Muszę szybko to zrobić, bo coś się tutaj zaczyna burdasić, takie chmury ciemne. Dobra, usterka usunięta. 10 minut i po sprawie, tylko kurde nie wiem, mam nadzieję, że nie uchodzi powietrze. Tam leje. Pewnie mi nie odpuści. Aha. Z jednej i z drugiej strony. O matko.
więzienie. Tu bloki jakieś takie, wieżyczki, policja. Ale to jest szałszy. Schowałem się w rurze. Przepuśćcie takim pod drogą. Bo leje bardzo i grzmi, a jestem na odkrytej przestrzeni, nie chcę, żeby mnie trzasnęło. Za chwilę pewnie zacznie tędy lecieć woda jeszcze, ale może nie. Dobra, jest 18.30, przejechałem niespełna 60 km, ale cały czas ta burza krąży, co chwila pada. No i zdecydowałem się rozbić namiot. I tak jeszcze mi powietrze schodzi. Powietrze mi schodzi z tej dętki. Teraz wezmę tą przebitą do namiotu i ją skleję, a jutro chyba przełożę tą oponę z tyłu do przodu. Bo ta jest już strasznie licha, ta opona. Przypuszczam, że byle jaki kamyczek czy cokolwiek i przebija tą oponę. Muszę chyba zrobić tą operację, jak przyjadę do domu, to zmienię tę oponę. Ta z przodu jeszcze by się nadawała, ale ta z tyłu już jest strasznie licha. Dobra, mam ten namiot rozbity, namiot też pójdzie do wymiany. Takie miejsce, jakiś lasek przy drodze. Tam dalej jest zagrodzony, tam teren prywatny. Tam. Tam pole winorośli po tamtej stronie drogi. A tutaj sobie bezpiecznie będę siedział. Dobra. Włażę do środka i biorę się za klejenie.